Gdzie są prawdziwi mężczyźni tacy? No i po co te nerwy? Rocznica jutro, pojutrze. Po pojutrze. Gdzie te franty? To jesteś cała ty! Cała ty! A mogłem słuchać, jak mi odradzali. Kto cię odradzał? Brat mi odradzał, tata mi odradzał. Opowiedz, kto cię odradzał? No, kto cię odradzał? Mamusia ci odradzała. Z tobą chcę oglądać świat. Wy się zastanawiacie, dlaczego warto przyjść i zobaczyć komedię małżeńską Zawód Małżeństwo? Spójrzcie na tego przystojniaka. Oczywiście, że warto zobaczyć go na żywo. Wow. No. Co? No przecież mógłbyś teraz powiedzieć, że masz piękną żonę. Aha. Mam piękną żonę. Ona ogląda się za tymi. No wiesz, lepiej ubranymi. Bo to prawdopodobnie geje. Tak, tak, masz nadzieję. A poza tym co ty? Pierwszy raz Bońka nie zobaczysz. Bońka. Bońka? Kobieto, Boniek od 40 lat nie gra w piłkę. O Boże. Boniek, Kubica, co za różnica? Wydasz ostatnie zaskórniaki. Bo chcesz nadrobić braki? A ona wzrusza ramionami. Więc przykro ci czasami. Czasami. Wylało ci się? Przecież to jest ale moja spódnica! Kupię ci taką samą albo lepszą. A co, jak ja bym ci wzięła koszulkę z Barcelony, co? No to bardzo dobrze, bo ja nie lubię Barcelony. Dlatego nie mów mi, dlatego nie mów mi, dlatego nie mów mi o miłości. Małżeństwo z tobą to jest jeden wielki, cholerny zawód! A z tobą też! Zawód małżeństwo! Tylko dlaczego nikt mi za to nie płaci? Bo się angażujesz na ćwierć etatu! Z tobą to jestem na nieustannym L4. Z tobą chcę oglądać się świat. Chcesz? Czy tylko śpiewasz, że chcesz? Jesteśmy na czasach. Zaśpiewamy? Figuraski rasa. Jedziemy. Promienia słoneczne. Teraz wszyscy śpiewają na górze też. Opalają się. Orkiestra przygrywa. Orkiestra przygrywa. Skocznego Begina. To nie moja wina. Moja wina. Że podrywam cię. Że podrywam. Aktorskie piosenki wplecione w treść naszego spektaklu. Przezabawne dialogi. Cudowni aktorzy. I nieziemska relacja z publicznością. Dlatego właśnie warto przyjść i zobaczyć komedię muzyczną Zawód Małżeństwo. Zapraszamy.